w naszym cyklu ze stolicy do piwnicy artystka państwa ulubiona, wymarzona, wyśniona, rewiowa, kabaretowa, muzykalowa, teatralna i filmowa. Przy fortepianie maestro, aktor, wokalista, kompozytor, pedagog Wojciech Kaleta. Dobry wieczór przed państwem, Hanna Śleszyńska. Dobry wieczór. Cieszę się bardzo, cieszę się z wielu powodów, bo Kraków, bo w takim pięknym czasie magicznym, przedświątecznym, kiedy wszystkie światełka tutaj jak się idzie, to już jest człowiek uskrzydlony. I to, że po raz pierwszy tutaj jestem w takim miejscu, które jest tak też magiczne i tak znaczące. Warto było czekać tyle czasu, żeby tutaj być zaproszonym. Także cieszę się, że państwo przybyli i cieszę się, że tutaj jestem na tej scenie. Mężczyzna namowny jest taki samotny, jest taki niewielki jak deszcz kropelki i taki malutki, i taki cichutki. Już go prawie nie widać za chmurki. Kochanku, nie znikaj, nie jako Ikar, ty osiądź na trawie, niczym dmuchawiec, tęsknota zbyt wielka dla koliberka. Tu czekam cię raczej w większej postaci, powróć z oddali w korzystniejszej skali. Wracają wieczorami, błyszczącymi motorami, te chłopaki z dziewczynami i dziewczyny z chłopakami jeszcze stoją przed domami, brzęczą rury spalinami pod księżycem i gwiazdami. Ej, dziewczyny z chłopakami pędzą. Dobrze. Spakuję ci bieliznę i szczoteczkę do zębów i spokojnie jem mintania z internetu. Skarbuś mi zaczyna się miotać. Jak to? A czemu nie pytasz, dokąd odchodzę? Jesteś ciekawa, do kogo odchodzę? Kim ona jest? No coś, jestem bardzo ciekawa, naprawdę. Ale później o tym porozmawiamy. Jedz, kochanie, doskonała rybka. Prawdę mówiąc, wstrętna była. Coś musiałam ewidentnie spieprzyć. Ale jem. Uśmiecham się. Skarbuś mój. Rzuca widelec i patrzy na mnie przebiegle zbrożonymi oczyma. Ty kogoś masz, prawda? Pyta nagle. Siedzimy jak pierwsi chrześcijanie. Ryba, ostatnia wieczerza. A ci tam chrześcijanie. Może i kogoś mam? Dlaczego cię tu teraz obchodzi? Teraz to już cię nie powinno obchodzić. Skarbuś mój łapie się za głowę. Nie wiem, szuka rogów, czy co? Zdradziłaś mnie, jak mogłaś, nie masz żadnych zasad. A ja, nie, nie, ciągnę sobie rybkę. A, zasad. A, bo ty mnie zostawiasz, bo idziesz do innej zasad szukać. A może mój najdroższy? Idziesz za tą sztywną zasadą, która ci w rozporku wyznacza azymut. To miasto ma styl, niezmienny od lat. Nie dla mnie Moskwa, Paryż, Rzym czy Nowy Jork. Tu tylko chcę żyć, tu śpiewać i grać, bo tutaj śni mi się mój film. Jest mój świat, przy nim wysiada nowy.
Wojtuś... New York, czas śpiewania, kto będzie.